Hej wszystkim, tu Julka, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowy filmik. Dzisiaj przymierzymy sobie moje wszystkie sukienki. Tak, tak, dobrze usłyszeliście, wszystkie sukienki. Niedługo wybieramy się na wakacje, no i w ogóle lato, już wiecie, u nas naprawdę zawitało, jest mega gorąco i mam wrażenie, że czuję się troszkę przytłoczona tą moją szafą, letnią szafą, dlatego że zimowa szafa była już u mnie naprawdę bardzo dobrze ogarnięta. Tak naprawdę myślę, że tak gdzieś na przełomie października, listopada zaczęłam więcej się interesować składami ubrań, czego chcę, czego nie chcę, jak to wszystko się zaczęło zmieniać. No i jak wyciągnęłam te wszystkie moje letnie rzeczy, które wrzuciłam, wiecie, w worki pod koniec sierpnia i zniosłam to tutaj, to po prostu poczułam się tak przytłoczona tymi rzeczami, tymi printami, tym w ogóle wszystkim i stwierdziłam, że czas najwyższy właśnie przed latem zrobić sobie taką czystkę po prostu w tej szafie, zobaczyć, co chcę zostawić, czego nie chcę zostawić. Wspólnie ja z Wami wszystko sobie poprzymierzam, dacie mi koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o danych sukienkach. Są niektóre, które nie wiem do końca, czy chcę zostawić, czy nie chcę, bo może nie do końca się czuję, może Wy będziecie mieli jakiś fajny pomysł na taką sukienkę, a więc koniecznie, koniecznie to jest taki film, gdzie będziecie musieli się dużo udzielać w komentarzach. Mam nadzieję, że to też zmotywuje Was, żeby zrobić porządki w szafie, żeby przejrzeć te ubrania, żeby poczytać składy, żeby zobaczyć, w czym się czujemy dobrze, w czym się czujemy gorzej, bo nie ma nic złego w oddaniu ubrania, w odprzedaniu tego ubrania i w kupieniu czegoś nowego na miejsce. To co? Zaczynamy! Wybrałam sobie taki dzień na przymierzanie ubrań, gdzie na świeżym powietrzu jest prawie 30 stopni, a więc ze mnie się już po prostu leje, a klimy w domu nie mamy, a więc chyba czas na jakąś nową inwestycję. Lecimy z tym. Zaczynamy od pierwszej sukienki. To jest sukienka, która na 1000% zostaje w mojej szafie, ale chcę Wam ją tutaj pokazać bardziej jako taką polecajkę. Tą sukienkę mam w dwóch kolorach, w białym i w takiej kawie z mlekiem, ja bym powiedziała. No taki brązowo-kremowy kawa z mlekiem. Kamera widzę, że bardzo dobrze oddaje ten kolorek. To są sukienki muślinowe, które pochodzą ze sklepu Mamy Ginekolog i ja muszę powiedzieć, że naprawdę całe zeszłe lato przechodziłam w tych sukienkach non-stop na zmianę. One są naprawdę rewelacyjne. To jest 100-procentowa bawełna. Ja mam XS-kę. Jak widzicie, ta XS-ka jest troszkę taka luźniejsza, to nie jest taka, wiecie, obcisła sukienka, tylko właśnie luźniejsza. Tutaj w biuście też jest jeszcze troszkę miejsca, jakby ktoś chciał XS-kę, a miał po prostu troszkę większy biust. One zdały egzamin w zeszłym roku naprawdę rewelacyjnie i wiem, że w to lato też na pewno to będą moje ulubione sukienki. Mam nadzieję, że one jeszcze są na stronie u Mamy Ginekologa. Jeśli ich nie ma, no to największy błąd na świecie wycofać tak naprawdę zajebiste sukienki. Na plażę, do sandałków, do słomianego kapelusza, czy nawet do szpilek bardziej na elegancko z jakąś fajną czarną torebką. No, muszę Wam powiedzieć, że tutaj macie naprawdę pole do popisu, pełno rzeczy można zrobić z tą sukienką. No i właśnie chciałam Wam tak bardziej pokazać jako polecajkę, niż jako zastanowienie się, zostawiam czy nie zostawiam, bo one na pewno ze mną zostają. Lecimy dalej i mamy tutaj kolejną sukienkę ze sklepu Mamy Ginekolog i tutaj mam mieszane uczucia. Ale nie jeśli chodzi o sukienkę, a o to, jak ja w niej wyglądam. Mam wrażenie, że ta sukienka byłaby idealna, byłaby idealna dla kogoś, kto jest po prostu troszkę wyższy. Albo ja musiałabym sobie do tego zrobić jakiś fajny pasek i może z paskiem wyglądałoby to dużo lepiej. Materiał jest naprawdę świetny, to jest wydaje mi się, że właśnie 100% bawełna też oddycha, nie ma w ogóle tutaj problemu. Print, no typowo grecki, jeśli ktoś się wybiera na greckie wakacje, to idealna, tylko właśnie mam wrażenie, że ona mnie jeszcze skraca i że lepsza byłaby, jakbym ja ją troszkę sobie tutaj tak mimo wszystko ściągnęła. Dajcie mi znać, co myślicie, bo wydaje mi się, że właśnie jakby tutaj była troszeczkę ściągnięta, jakbym zrobiła sobie takie zakładki, to częściej bym ją właśnie nosiła, bo ona mimo to właśnie jest luźna, ale z racji, że jestem taka niziutka, to wydaje mi się, że dla mnie jest po prostu troszkę za bardzo oversize'owa. Dajcie znać, co myślicie. Przechodzimy do kolejnego sklepu i tutaj mamy sukienkę z Blermi właśnie z zeszłego roku. To jest 100% wiskoza i też uważam, że ta sukienka jest naprawdę cudowna, bardzo ładnie wygląda, zawsze jak ją mam na sobie, to piszecie mi pełno komplementów. Ona jest taka długa, ale idealna, bo nie zakrywa kostki. Nie wiem, czy to widać, od mi dotąd dosięga, a więc moim zdaniem jest idealna. Ma rozporek, ale wiecie, który nie jest aż tak strasznie wysoko, że tutaj musicie się stresować. Tylko właśnie taki bardzo fajny, konkretny rozporek, ale bezpieczny, że tak powiem. A więc ta sukienka z Blermi, 100% wiskoza, jeśli szukacie czegoś takiego bardziej kwiatowego,
tego, to myślę, że będzie idealna i ja mam nadzieję, że te wszystkie sukienki jeszcze są na stronach. Proszę Was, dziewczyny, żeby one były na stronach. Jak nie, to postaram się Wam po prostu podlinkować jakieś zamienniki podobne, fajne, a jak nie, to na pewno na Blair Me znajdziecie też w tym sezonie coś interesującego. Tutaj mamy kolejną przecudowną sukienkę z Blair Me, dlatego, że no ona jest cudowna, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Taka delikatna i w ogóle wiecie, te opadające tutaj ramiona to jest coś, co ja bardzo, bardzo lubię, już na pewno to zauważyliście. Problem tylko jest taki z tą sukienką, że to jest niestety 100% poliester. No i poliester niestety czuć, ja czuję od razu w ręku, że jak ściągnęłam tą wiskozową, założyłam tą z poliestru, no to nie do końca mi to odpowiada. Jeśli Wam to nie przeszkadza, no to okej. A więc myślę, że tą sukienkę odłożę właśnie do oddania. Mimo, że jest ładna, to właśnie chcę być zgodna z tym, no czego teraz poszukuję w mojej szafie i po prostu jeśli coś jest z tego poliestru i czuję, że już mnie grzeje, a mam ją kilka sekund na sobie, no to nie ma po prostu sensu w to iść. To ma być letnia sukienka oddychająca, więc chcę się tutaj skupić na bawełnie, na wiskozie, na lnie. I tak, no przepiękna, ale niestety odkładam przed tym poliester. Mamy to, kolejna sukienka z Blair Me i to jest z powrotem 100% wiskoza. Ona jest przecudowna. Ja pamiętam w zeszłym roku w Portugalii robiliśmy sobie takie przepiękne zdjęcia właśnie z Lorą i była ta sukienka. Ja wiem, że ona jest dostępna u Natalie Beauty, bo to jest jej sklep właśnie. Dostępna jest w tym roku, a więc linkuję Wam to w opisie. Można nosić na wiele, wiele sposobów, a więc klapeczki, jakieś koszyki. Mamy taki typowy outfit, wiecie, plażowy, a dołożymy do tego jakąś elegancką torebkę, jakieś szpilki i możemy też mieć taki wieczór bardziej w restauracji z partnerem czy z rodziną, jak tam kto chce, ale moim zdaniem jest właśnie też przecudowna, mięciutka, muszę tylko właśnie ją wyprać i wyprasować, no bo to wszystko wyciągnęłam z kartonu, a więc tak pół na pół wygląda. Ostatnia sukienka z Blair Me to taka różowa, taki cukiereczek i ona jest przecudowna, naprawdę, ale ja nie wiem, czy do końca mi pasuje, dlatego, że tutaj jest bardzo, bardzo zadbudowana, a jak widzieliście, no ja bardziej lubię takie otwarte sukienki. Mimo wszystko jest to wiskoza, więc będzie oddychać. Pleci też są bardzo, bardzo ładne, bo są właśnie takie otwarte i macie tylko tutaj takie wiązania, tego nie dałam rady sobie sama zawiązać, jedno i drugie, a więc moim zdaniem też bardzo ładnie to wygląda. No tylko właśnie tutaj nie wiem, czy do końca mi taka grzeczna sukieneczka pasuje. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, bo to jest właśnie takie zostawić, oddać, zostawić, oddać. Jest przepiękna, ale czy dla mnie... No właśnie nie wiem, bo w zeszłym roku miałam ją raz na sobie, a na przykład tą białą, czy tą, miałam milion razy, a więc to też jest takie, jeśli miałaś raz, to chyba coś w tym jest, tak? Dawajcie znać. Tą sukienkę pewnie wiele z Was poznaje, ja ją kupiłam w zeszłym roku przed moimi wakacjami na południe Francji i ona też raczej zostaje. To jest taka typowa sukienka na szybko, gdzieś trzeba wyskoczyć do tego, wiecie, sandałki i macie outfit albo po prostu białe adidasy, pasuje ona tak naprawdę do wszystkiego, oddychająca, fajne materiały. Nie wiem, czy to jest wiskoza, czy bawełna, bo obcięłam, ale zwróciłam wtedy na to uwagę, na pewno poliester. To nie był ani żaden tam inny sztuczny materiał, a więc tak. Jest przepiękna, ja wiem, że ona była wtedy jeszcze w dwóch czy trzech innych kolorach, ale właśnie w Pull&Bear możecie często znaleźć takie ładne ubrania. W ogóle jeśli chodzi o wszystkie sieciówki, to Pull&Bear jest jedyną sieciówką, w której ja tak naprawdę cokolwiek mogę dla siebie znaleźć, cokolwiek, co mi się podoba. W zeszłym roku to była ta sukienka. W tym roku kupiłam trzy inne sukienki w Pull&Bear, które Wam pokażę. Jak wiecie, ja ostatnio sieciówki omijałam naprawdę wielkim łukiem, ale potrzebowałam czegoś na moje poprawiny, bo mi ta wstępna pierwsza sukienka, którą zamówiłam, nie przyszła. No i musiałam się czymś uratować. Uratowałam się właśnie Pull&Bear. Pokażę Wam te trzy sukienki, bo wszystkie trzy ze mną zostają i myślę, że będą idealne na lato. Dobrze skupiłam się na składach, sprawdziłam, czy są ok, a więc myślę, że no właśnie nawet takie sieciówki będą fajne. To jest jedna z sukienek, którą właśnie kupiłam na poprawinę. Miałam ją nawet w ten weekend na urodzinach mojej mamy i ta sukienka kojarzy mi się, wiecie z czym? Z trzecim dniem na wakacjach, czyli jest gorąco, ale spaliłam ramiona, a więc potrzebuję czegoś, co zakryje mi ramiona. Ja nie wiem dlaczego, ale ja mimo SPF-u zawsze na trzeci, czwarty dzień po prostu sobie zregijaram ramiona. Muszę w tym roku zrobić coś, żeby tego ominąć, ale ta sukienka moim zdaniem jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Tutaj się wszystko reguluje. Ja ją mam w rozmiarze S, bo XS-ka była stanowczo za mała, tak, wiecie, nie mogłam nawet rąk do góry podnieść, ale ta jest bardzo, bardzo fajna. I poczekajcie, co to był za materiał? Ja już poodcinałam te metki, co nie? Na mach poodcinałam. Ale wydaje mi się, że ta sukienka
sukienka, napiszę Wam na ekranie, albo to była wiskoza z bawełną, a więc albo była tutaj do Mieszka Lnu. Nie pamiętam dokładnie, ale no coś w tym stylu, oczywiście zostawiam Wam link w opisie, bo ta sukienka cały czas jest dostępna i moim zdaniem jest urocza. Tutaj najlepiej by było mieć jakiś naszyjnik, czy coś, co tutaj wypełni, nawet może troszkę taki spadający. No, lecimy dalej, mamy kolejną propozycję z Pull&Bear właśnie z tego sezonu i tutaj macie sukienka, tak naprawdę to jest kombinezon, dlatego że tutaj są spodenki, a więc czy może być coś lepszego, bo ja na początku mówię fajna, króciutka, ale chyba troszkę za luźna, nie będę czuła się do końca komfortowo, bo ten, wiecie, materiał, mówię, taki troszkę tu przyśmiewający. No nie wiedziałam do końca, czy będę się czuła komfortowo, jak wzięłam to i zobaczyłam, że to jest, słuchajcie, kombinezon, to mówię, ja to muszę mieć i tutaj właśnie macie 100% bawełna, a podszewka to jest 100% wiskoza, więc jeśli chodzi o sieciówkę, no to bardzo dobry skład. Wygląda to przecudownie. Myślę, że właśnie na jakiś wakacyjny wieczór, kiedy chcemy mieć już może po prostu troszkę zakryte ramiona, idealnie się sprawdzi. Zobaczcie, jaka ona jest cudowna. I tutaj mam XS-kę, dlatego że S-ka była dużo za duża, więc to chyba niestety trzeba przymierzać, bo w tej drugiej sukience, o, w tej XS-ka była stanowczo za mała, S-ka idealna, a tutaj na odwrót. A więc tutaj niestety trzeba to wszystko przymierzać, ale ta sukienka właśnie bardzo ładna, a więc taka polecajka, ten kombinezon w sumie, a więc taka polecajka na ten sezon, jeśli szukacie czegoś klasycznego, białego. Ja w ogóle uwielbiam biały latem. Jeszcze przez ostatnie lata taka byłam trochę, mam dzieci, nie mogę, ubrudzą mnie, a teraz już moje dzieci podrosły i już brudzą się, ale mnie tak nie brudzą, a więc to lato zobaczcie mnie cały czas na biało pewnie. Ostatnia propozycja z tego roku z Pull&Bear to jest ta sukieneczka biała, klasyczna, ale taka, wiecie, typowo króciutka miniówka. To jest sukienka, która ma w składzie 92% wiskozy i 8% lnu, a podszewka jest w 100% z wiskozy. Kosztowała mnie, bo jeszcze metki nie obcięłam, kosztowała mnie 26 euro. Ja mam właśnie w rozmiarze S, bo XS-ka też była właśnie za mała. Czułam się taka skompresowana w tej XS-ce, a więc bez sensu. Jakbym miała kupić MKL-kę, to też kupiła, to tylko rozmiar, macie się czuć dobrze w waszych ubraniach, a nie patrzeć za bardzo na rozmiary. Wygląda ona tak, wydaje mi się, że bardzo fajna taka na wakacje, typu, bo wiecie, tutaj do supermarketu bym takiej nie wyskoczyła, czułabym się chyba niekomfortowo do końca, ale na plaży do jakiegoś słomianego kapelusza, do jakichś klapeczek, myślę, że idealna i właśnie chciałam Wam ją polecić, bo moim zdaniem bardzo, bardzo ładna, klasyczna, biała, dobry skład. Przechodzimy do ostatniej sukienki, której jestem na 100% pewna i to jest też taka fajna polecajka dla Was. Ta sukienka pochodzi ze sklepu Nubis i ja po prostu uwielbiam ich sukienki, moim zdaniem są cudowne, tam macie większość rzeczy właśnie ze 100% lnu i ta sukienka była ze mną na południu Francji, była ze mną w Portugalii, była ze mną potem w Hiszpanii, w Sewilli. I ona jest ekstra, naprawdę oddycha, jest przecudowna, fajnie wykonana, wszystko tutaj gra. Ona jest teraz bardzo podniecona, no bo też była, słuchajcie, właśnie w tym kartonie, jak wiecie, len. Len sam w sobie to jest gnieciuch, a więc tak tym bardziej, ale zerknijcie sobie na ich stronę, bo takie mają cudowne właśnie rzeczy. Taka sukienka rzeczywiście jest droższa niż taka, wiecie, sieciówkowa, ale no naprawdę warto po pierwsze wspierać Waszą gospodarkę i kupować polskie, małe biznesy wspierać, naprawdę jak najbardziej fajnie, no i mieć coś właśnie porządnego na lata. Mi się, słuchajcie, z Nubis bardzo podobała ta sukienka, która teraz wyszła, biała z tymi fioletowymi kwiatkami, ale ich było naprawdę bardzo mało sztuk i sprzedaż akurat była w czasie, kiedy ja byłam w, wiecie, w tym całym ślubnym wirze i przegapiłam, a więc nie mam tej sukienki. Troszkę mi przykro, no ale trudno, bo wiem, że ona w tym roku ma nie wyjść i ma być dopiero doszywana w przyszłym roku. Na pewno taka sukienka trafi do mojej szafy, a ta też przepiękna. Przechodzimy do pierwszej sukienki, której po prostu nie wiem. Naprawdę nie wiem, teraz już będą raczej takie sukienki, w których będziecie musiały mi pomóc. To jest sukienka z Laurelli. No podniecona i mam wrażenie, że w ogóle jakby ona mi się skurczyła w praniu. Nie wiem dlaczego. Jeśli chodzi o materiał, to ona to jest naprawdę bardzo, bardzo mięciutka. Wydaje mi się, że to jest wiskoza albo bawełna. Tak, 100% wiskoza, ale właśnie kurczę, nie wiem. Mam wrażenie, że jakoś tak nie do końca ona do mnie pasuje. Kupiłam ją w zeszłym roku, w zeszłym roku byłam oczywiście zachwycona, ale wiecie, ludzie się zmieniają i właśnie nie wiem teraz, czy te falbany do mnie pasują i sam fakt, że po prostu czuję, jakby było mi widać
pośladki. Wiecie, mieć krótką sukienkę, która jest obcisła, to jedno, a mieć taką króciutką felbaniastą, to musiałabym chyba mieć spodenki po prostu, takie sportowe pod spodem. I właśnie nie do końca myślę, że założyłabym to w to lato. Bo jest przepiękna, fajna, print i tak dalej, ale mam wrażenie, że ten print plus te falbany, że za dużo się po prostu dla mnie dzieje. Mówię, w zeszłym roku wszystko było okej, mi się coś takiego podobało, ale mam wrażenie, że teraz albo falbany, jakby ona była biała, to byłoby okej, albo czarna, albo zielona, albo jakakolwiek, albo print i wtedy spokojna. A print plus falbany? Dajcie znać. Mamy kolejną taką sukienkę z Bershki i pewnie zdziwicie się, co jest w niej nie tak, dlaczego ja tutaj się nad nią zastanawiam. A więc ona jest przepiękna, to nie o to chodzi. Mi się wydaje, że nawet w ogóle moje ciało bardzo ładnie w niej wygląda, figura i bardzo też ma fajny materiał, bo to jest bawełna, podszewka to jest chyba właśnie wiskoza. Tutaj nie ma w ogóle problemu, te guziki są przepiękne. Tyle, że kupiłam tą sukienkę w 2018 roku, zaraz po moim poronieniu. A więc tutaj z tą sukienką po prostu mam wrażenie, że wiąże się jakieś takie przykre emocje i od tamtej pory prawie jej nie ubrałam. No i nie wiem, czy uda mi się odczarować tą sukienkę po prostu ubierając ją i mając, wiecie, nowe emocje, nowe przeżycia i... No i nie, nie wiem, bo ja większość rzeczy z tamtego okresu wyrzuciłam, bo nie byłam w stanie patrzeć na te rzeczy, tym bardziej rzeczy, które miałam tego dnia. Wiecie, to jest takie jakoś emocjonalnie powiązane i to jest taka jedna sukienka, nad którą się bardzo zastanawiam, bo jeden, tak mi się podoba, jest tak wygodna, tak fajna i tylko te niestety emocje, bo właśnie nie wiem, może po prostu uda mi się ją odczarować, idziemy dalej do przodu, mam cudowną córeczkę, cudowną rodzinę, cudownego męża, cudownego syna i z drugiej strony to tylko sukienka, więc jeśli miałabym mieć jakieś negatywne emocje związane z nią, to po prostu najlepiej ją oddać, ale może by mi się udało ją odczarować, ubrałabym ją na jakąś kolację, czy właśnie na nasze hiszpańskie wakacje i po prostu nabrałaby pozytywnej energii. Ta sukienka ma 9 lat, 100% poliestru i tych emocji z tej sukienki nie da się ściągnąć niczym. Nawet najlepszemu szamanowi by się nie udało, a więc w końcu po 9 latach jestem gotowa rozstać się z tą sukienką. Wiąże ona masę bardzo, bardzo negatywnych, niefajnych emocji i no wy mnie pewnie chyba nie widziałyście, a więc albo może mnie widziałyście w 2015-16 roku w tej sukience. Kupiona była w 13 albo 14. I nie, wylatuję stąd. Jestem gotowa, żeby po prostu ją oddać. Albo spalić najlepiej. Lecimy dalej. Nie, to jeszcze nie koniec, słuchajcie. Mamy taką sukieneczkę z H&M-u i wydaje mi się, że ją sobie zostawię jaką taką sukienkę ogrodową. Właśnie, no wiecie, jak siedzimy w niedzielę, w sobotę, w ogródku, popołudnia z dziećmi, to właśnie ona jest taka fajna, oddychająca. Jeszcze tu metki nie obcięłam, a ta sukienka ma ze 100 lat już chyba. A więc tak, to jest 100% wiskoza z H&M-u za jakieś, nie wiem, 9-10 euro z jakichś soldów, kupiona w 2017 roku chyba. Ale właśnie, wydaje mi się, że zostawię sobie ją jako taką sukienkę po domu. Bo na lato po domu też trzeba mieć jakieś fajne rzeczy, bo ona tutaj troszeczkę się już powykręcała, jeśli chodzi o te ramionczka. Nie wygląda najlepiej, ale wydaje mi się, że warto mieć też właśnie jakąś taką sukienkę domową po prostu. Lecimy z kolejną sukienką. Jest to sukienka z marki Le Songe. To jest 70% bawełny i 30% lenu, a więc jeśli chodzi o skład, to jest rewelacyjne. Góra bardzo mi się podoba, ta idea tutaj wiązania tego na no, takie kokardki, bardzo fajna, taki kolorek niebieski, ale wygląda jakby to taki ala jeans trochę, tylko właśnie tutaj ja nie do końca się czuję w tej sukience. Dla mnie chyba jest troszeczkę za luźna, fakt, że jest troszeczkę za długa, że tutaj mamy takie fajne rozporki z jednej strony, tak, z jednej strony mamy kieszenie, ale zastanawiam się, czy po prostu sobie jej nie obciąć na króciutko, a z tego materiału, który bym obcięła, zrobić sobie jakiegoś takiego paska, bo wydaje mi się, że z paskiem ta sukienka od razu by się inaczej ułożyła, bo tak, mimo wszystko ja jestem, mi się wydaje, że za niska, wyglądam po prostu troszkę jak w worku, a jakbyśmy tutaj, o, zawiązały to jakimś paskiem, to wyglądałoby to troszkę lepiej, ale właśnie wydaje mi się, że obciąć ją troszeczkę i wtedy mieć ten materiał, żeby obłożyć i zrobić tego pasek. Dajcie mi koniecznie, co myślicie, bo jeśli chodzi o materiał, to no, szkoda mi oddać taką sukienkę.
bawełna len i w ogóle taka fajna, oddychająca. Podoba mi się bardzo, tylko właśnie, no tutaj dla mnie tutaj za luźna. Przechodzimy dalej do takiej sukienki i to już będą sukienki, które Wam tutaj pokażę, ale raczej je właśnie oddaję, bo one leżą w mojej szafie i ja ich tak naprawdę nie ubieram. I proszę, nie piszcie mi, że dobrze wygląda w tej sukience, bo teraz jak się widzę w kamerze, to rzeczywiście ładnie ona tutaj wygląda, ten rozporek i tak dalej, ale tutaj czuję się tak ściśnięta, tak skompresowana. Mam wrażenie, że tutaj jakby, wiecie, wszystko mi po prostu po bokach wychodzi. Jeśli chodzi o skład tej sukienki, to też jakiś tam 100% poliester, ale czuję, że tak mnie grzeje, że już mi jest po prostu aż niedobrze. I jeśli chodzi o tego typu sukienki, czekajcie, już do Was idę, bo właśnie tutaj mam. I te sukienki to właśnie są chyba sukienki, które po prostu też odkładam. Taka zwykła, bawełniana, dzianinowa z Zalando, ale właśnie ja nie do końca już się czuję w takich sukienkach. Widzicie, wolę ubrać tego niż coś takiego. Ja wiem, że trzeba mieć sukienki na każdą okazję, ale ta w ogóle jest chyba tutaj poplamiona żawelem, a więc no dajcie spokój. No i tutaj mamy kolejny taki styl sukienki, to jest Eska z Divided. I gdzie taka czerwona, zwykła miniówka. Ja mam wrażenie, że ja już w tych sukienkach nie chodzę. Dla mnie czuję się po prostu niekomfortowo. One są stanowczo za krótkie. Wow! Mamy sukienkę z Shein nawet u mnie w szafie, więc ona na pewno spada stąd. Nie dlatego, że jest Shein, dobrze, żeby nie było. Tylko dlatego, że po prostu to jest sam poliester. I niby fajna, wiecie, sukieneczka na ramionczka, paseczki, ale tak Wam się dupa w tym spoci, że jedyne, o czym marzycie, to żeby ją ściągnąć. A więc te 3-4 sukienki na pewno stąd spadają, bo no po prostu to nie są letnie sukienki, absolutnie nie. No i też ta tak mnie tutaj kompresuje. Kupiłam ją od razu chyba po ciąży i ja wtedy sobie mówiłam, no ja schudnę, żeby chodzić w takiej sukience, wiecie. Było trzeba wziąć Eskę, a nie XS-kę, no ale są fakt teraz tego materiału, który nie do końca do mnie przemawia. Jestem tutaj z ostatnią sukienką i to jest taka bardziej wyjściowa sukienka. Jest to sukienka, którą kupiłam na wesele przyjaciół w 2019 roku i od tamtej pory jej nie ubrałam, ale w ogóle jak mam tą sukienkę na sobie, to mam wrażenie, hej, czy mi się tylko wydaje, czy mi błękitny tak pasuje? Powinnam mieć taką sukienkę w mojej szafie. Ona ma tutaj takie fajne rozporki. Nie wiem, słuchajcie, co to jest za materiał, dlatego że obcięłam wszystkie metki, ale dotykając tą sukienkę, naprawdę nie mam wrażenia, żeby to był poliester. Postaram się, wiecie, znaleźć tą sukienkę na Asosie, bo ona była kupiona na Asos Petit i może po prostu zetknąć, co to jest za materiał. Ale właśnie nie wiem, czy myślicie, że taka sukienka przeszłaby po prostu do klapek na lato, czy właśnie zbyt jest taka wyjściowa. Myślałam też, żeby na przykład, o tutaj widzicie, te takie koronki, jakby to odszyć, to może ona byłaby troszkę taka bardziej wakacyjna. Tutaj tak samo jakbym odpruła te koronki i zostawiała tylko taki paseczek, to może ta sukienka zrobiłaby się dużo bardziej wakacyjna niż właśnie z tymi koronkami, bo szkoda mi, że leży w szafie, bo jest naprawdę przepiękna, ale właśnie zawsze mi się wydawało, że jest zbyt elegancka na takie zwyczajne wyjście. No i tak naprawdę, wiecie, 100 euro wydałam na sukienkę, jedno wesele i teraz leży. Chyba że ktoś chciałby odkupić tą sukienkę, to dajcie mi znać. Ona jest w stanie nienaruszonym, miałam ją raz na sobie, wszystko z nią ok. Kosztowała chyba 90-100 euro, musiałam dokładnie sprawdzić. A więc jeśli ktoś czegoś takiego poszukuje, rozmiar XS, naprawdę na kuderlaka, że tak powiem, bo no tutaj, wiecie, trzeba się tak dobrze dopiąć. Jeśli chodzi o biust, to jakby ktoś miał większy, to spokojnie jeszcze tutaj wejdzie. A więc dajcie mi znać. Dobra, to by było wszystko w tym filmie. Koniecznie podzielcie się ze mną Waszymi opiniami. Mam w swojej szafie jeszcze kilka takich innych sukienek, ale nie są już to takie typowo sukienki letnie. To, co Wam dzisiaj tutaj pokazałam, to są takie typowo letnie sukienki. Reszta to takie bardziej zimowe, wiecie, jakieś tam długie rękawy czy coś w tym stylu. Na przykład tą tutaj sobie przygotowałam, ale dopiero sobie teraz myślę, że ja i na pewno na lato nie wezmę taki długi rękaw, czarny kolor, a więc nie jest to totalnie nic letniego. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę, bo one bardzo motywują. Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w następnym. Pa!